Ból dolnej części pleców uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie i szukasz pomocy? Sprawdź na bullenzwi.pl i odzyskaj kontrolę nad problemem. Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem, co powinniśmy robić, aby pozbyć się uczucia sztywności w mięśniach. Odcinek ten jest jednocześnie kontynuacją tego, w którym to powiedziałem, czym w ogóle jest uczucie sztywności oraz jakie są przyczyny jego powstawania. Jednym z pomysłów na uporanie się z tym uczuciem może być rozciąganie mięśni. Mając na uwadze informacje z poprzedniego odcinka, a więc w skrócie to, że uczucie sztywności może być spowodowane m.in. najzwyklejszym osłabieniem mięśni, rozciąganie w takim przypadku nie będzie dobrym rozwiązaniem. Choć możemy tu uzyskać krótkotrwały efekt przeciwbólowy i rozluźniający, to jednak długofalowo nie zapewni nam to pożądanych zmian. Wiemy z tamtego odcinka również, że mięsień nie musi być skrócony, aby powodować uczucie sztywności. Tak więc skoro samo w sobie uczucie sztywności zwiększa wrażliwość, to nie ma sensu go jeszcze bardziej wydłużać. Innym, równie mało pomocnym rozwiązaniem jest rolowanie mięśni. Podobnie jak podczas rozciągania, jesteśmy tu w stanie uzyskać krótkotrwały efekt rozluźniający, jednak nie wpłyniemy tu na zmianę struktury naszych tkanek. Odpowiednim rozwiązaniem jest tutaj po prostu trening, którym wzmacniamy pod obciążeniem nasze osłabione mięśnie, eliminując i zapobiegając jednocześnie odczuciu sztywności. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi i szukasz pomocy, odbierz darmowy kurs, w którym pokażę Ci, jak się go pozbyć. Link znajdziesz w opisie. Jak już wiemy, inną przyczyną powstawania uczucia sztywności może być niedokrwienie mięśni, powodowane długotrwałym przebywaniem w jednej pozycji. Rozwiązanie wydaje się być tutaj oczywiste. Należy pamiętać o tym i starać się w miarę możliwości jak najczęściej zmieniać pozycję, w której przebywamy. Przykładowo, jeżeli pracujesz przed komputerem w pozycji siedzącej i odczuwasz sztywność w okolicy odcinka lędźwiowego, dobrym rozwiązaniem może być zmienianie pozycji co jakiś czas z siedzącej na stojącą. Jeżeli nie masz takiej możliwości, możesz spróbować również ćwiczeń, które możesz wykonać nie wstając od biurka. Kilka przykładowych możesz zobaczyć w tym odcinku. Pamiętaj również, że nie ma solidnych dowodów na to, że zła postawa sama w sobie jest przyczyną bólu lub odczuwania sztywności. Dlatego najlepsza postawa to zawsze ta następna. Podsumowując, jedyne sprawdzone i długoterminowe rozwiązania, do których powinniśmy się stosować, chcąc pozbyć się uczucia sztywności, to regularna zmiana pozycji, w której przebywamy, w trakcie dnia oraz stopniowe wzmacnianie w treningu. Jeżeli film Cię zaciekawił i chcesz więcej, sprawdź najlepsze wpisy z bloga w przypiętym komentarzu. Na dzisiaj to wszystko i do następnego.